Patrzcie, ile welowidzów zleciało się po to, aby zobaczyć dzisiejszą prezentację roweru. Widzieliście, ile ich tutaj jest? Więc elo, welo, rowerzyści i kolarze, to co dzisiaj wam pokażę, to Cross Esker RS w wersji Hulk Edition. I idę stąd, bo nie chciałbym, żeby rower mi się przewrócił i na przykład hak pękł, albo na przykład rama pękła, albo coś w ogóle, co by się stało, bo troszeczkę wiaterek wieje. I o, tu sobie znajdę jakieś miejsce, gdzie myślę, że będę mógł sobie o nim troszeczkę co nieco powiedzieć. Zanim przejdę do prezentacji tego roweru, to chciałbym w ogóle wam powiedzieć, skąd taka jakby inspiracja. I możecie teraz myśleć, że pewnie zgapiłem z Buddy, a tak samo jak i on jestem fanem filmów Szybcy i Wściekli. Moją ulubioną częścią, którą tak w ogóle zobaczyłem po raz pierwszy, to jest oczywiście Tokyo Drift. Następnie obejrzałem drugą część i na samym końcu obejrzałem pierwszą, więc troszeczkę, że tak powiem, od tyłka strony, ale Tokyo Drift obejrzałem może z 20 razy w przeciągu pierwszego roku, więc tam był taki jeden moment, kiedy w tym japońskim garażu przewijały się takie samochody, jeden po drugim, i Twinkie pokazywał Seanowi swój samochód. I to właśnie w tym momencie obiecałem sobie, że kiedyś spełnię swoje marzenie i będę chciał mieć podobny samochód. Na chwilę obecną to nie jest auto, to jest rower, ale można powiedzieć, że marzenie się spełniło. Okej, więc co my tutaj mamy? W końcu rower, jakby powiedzmy, złożony od podstaw. Czasami w komentarzach pisaliście mi, dlaczego nie kupię na przykład sobie samej ramy i nie skonfiguruję roweru pod siebie. Po raz pierwszy coś takiego ma miejsce. Można powiedzieć po raz drugi, bo generalnie swój pierwszy gravel złożyłem sam, ale to może pozostawię na kiedyś na inną historię. Od Crossa otrzymałem ramę wraz z widelcem, spornikiem oraz kierownicą, więc oznaczam materiał jako sponsorowany. Tym bardziej, że tutaj muszę podziękować też Rover Tourowi za napęd, który pomógł mi skonfigurować i no, przy okazji zrobić dobrą cenę. No i też podziękowania dla marki Vinci, gdzie tutaj są założone najszybsze koła gravelowe, na jakich do tej pory jeździłem, więc rower prawdopodobnie będzie jeden z szybszych gravelowych, ale to czas pokaże. Na razie przejdźmy do specyfikacji tego roweru i może przejdźmy tutaj do najważniejszej kwestii, czyli do napędu, o którym mówię, został zakupiony w Roverturze. Jest to SRAM Apex nowszej generacji, bo jest to już 1:12. Sorry, że tu taki brudny, ale dzisiaj wpadłem do rowu niechcący. Ale dobra, to szczegół. Dla tych, co nie wiedzą, czym charakteryzuje się SRAM w porównaniu do Shimano, to jest po prostu to, że jest tutaj tylko jedna dźwigienka, którą obsługujemy, zrzucanie i podciąganie. Jest to napęd mechaniczny, jeszcze na razie nie postawiłem na elektronikę. Ja wiem, że będziecie w komentarzach pisać, że ten zestaw można kupić za około 3000, a za 4 z kawałkiem można już kupić Apexa i pewnie raczej AXS-a, ale mi na razie żadne AXS-y DI tu nie są potrzebne. Pojeżdżę na mechanice, bo do tej pory mechanika mi się sprawdzała i zobaczymy, jak będzie tym razem. No, co charakteryzuje właśnie SRAMa, to to, że ma po prostu jedną dźwigienkę. Jak chcemy sobie zrzucić, to sobie delikatnie naciskamy, a jak chcemy podciągnąć, to naciskamy troszeczkę mocniej i cała tutaj jest ta filozofia. SRAM z moich takich poprzednich doświadczeń, jeżeli jest dobrze wyregulowany, dobrze wszystko jest poustawiane, to naprawdę działa to przyzwoicie. Tutaj w
porównaniu do poprzednich wersji Apexa i Rivala to została poprawiona troszeczkę ergonomia, to trochę te gumy są na lepszej jakości, aczkolwiek żeby się troszeczkę przyczepić, nie są one idealnie, bo na przykład dokładnie ten moment jest piesek. O Jezus, a żeś mnie przestraszył. No idź do panci. No. Tu tak odstaje troszeczkę i czasami to tak denerwuje, jak się akurat tutaj dłoń ułoży, ale tak to generalnie sam chwyt jest spoko, jest wyprofilowany, więc zobaczymy, jak na tym będzie się jeździło. Jeżeli chodzi o przerzutkę, to wychodzą tutaj w dwóch konfiguracjach. Jedna to jest Eagle, która obsługuje kasetę nawet do 51 ząbków, czy tam 52, i w wersji zwykłej do 44. Ja dla pewności wziąłem Eagle, ale na razie kasetę wziąłem standardową 44. Daj na nasze płaskie tereny, jakby może kiedyś mi coś odbiło, żeby pojechać jakiś ultramaraton górski, to może wtedy będę kombinował z większym zakresem, ale na razie mi to nie jest potrzebne. Przerzutka, tak jak już wspomniałem, mechaniczna, działa to przyzwoicie. To, co ja osobiście lubię w SRAM-ie, to tutaj te, można powiedzieć, takie sprzęgiełko, ale serwisowe, czyli naciskam sobie, teraz mogę sobie spokojnie zdjąć kółeczko, rozpiąć łańcuch, czy co mi tam jest potrzebne. O, pyk, i z powrotem jest pięte. Dobra, jeżeli chodzi o mechanizm korbowy, to na razie przełożyłem sobie go z pomarańczy, czyli mechanizm korbowy GRX-a, tutaj z zębatką Decasa, który ładnie bardzo tutaj siedzi, ten łańcuch jest bardzo w miarę wysokie ząbki, więc łańcuch tutaj raczej nie będzie spadał, bo w ostatnim czasie, jak zmieniłem tą zębatkę, to na GRX-ie też mi nie spada i nawet nie muszę mieć włączonego sprzęgła, żeby mi nie spadało, więc to też dużo zależy od zębatki. A zdecydowałem się z tego powodu na takie rozwiązanie, bo mam pomiar mocy Inpika, a jak wiecie, coś tam trenuję i pomiar mocy mi akurat jest potrzebny. Długość ramienia 172,5. Przy moich długich nogach na 172,5 jeździ mi się najlepiej, najefektywniej. I tak, właśnie, może przejdźmy teraz już powoli co do rozmiaru. No tutaj mamy L-eczkę i pewnie rozmiar XL byłby dla mnie idealny w takiej standardowej konfiguracji, czyli bez dłuższego mostka, bo tutaj wspornik jest dany setka. Normalnie w RS-ach jest 80. Więc XL-ka byłaby idealna, ale muszę wam powiedzieć, że chodzi o dostępność rozmiaru S i XL, to na razie nie wiadomo, kiedy będą. Głównie jeżeli będą dostępne te rowery, to w rozmiarze M i L. Więc ja nie chciałem długo czekać i dlatego wolałem takie rozwiązanie. Tym bardziej, że ja wolę dłuższe mostki, a nie krótsze. Jeżeli chodzi o rozmiar L, no to jest on dedykowany pod długość nogi 89 cm. Ze standardowym wspornikiem tutaj, który jest taki tak ładnie wyprofilowany. Kierownica jest aluminiowa z tak zwanym, jak to się mówi, parapetem, z delikatną flarą. Ta flara akurat mi jest mało potrzebna. Nie jestem zwolennikiem flary, ale jak już jest, jest nie za duża na szczęście, więc może powiedzmy, że się przyda. Jeżeli chodzi o owikę, to owika jest tak naprawdę tymczasowa. Po prostu wziąłem jakąś jedną z tańszych, jaką akurat była możliwa w sklepie, czyli jakiś ProX tutaj z takimi cekinkami, nie wiem co to jest. Generalnie trzyma się fajnie, jest wygodna, miękka, ale co, jak się będzie użytkować, to zobaczymy. Z czasem ją zmienię, mówię, to było tak wzięte na szybko, żeby o północy móc w ogóle to zmontować. Jak widać, linki, pancerze, wszystko jest ładnie pochowane. Przewody idą tutaj do środeczka, idą tędy, wchodzą tam do środka. Jeżeli chodzi o przedni hamulec, no to idzie troszeczkę bardziej górą i tam wychodzi sobie tutaj o widelcu, a tak to resztę chodzi tutaj środkiem spornika. Generalnie powiem tak, nie jest łatwe przekładanie takich przewodów i przyznam się szczerze, że ja się poddałem. Chciałem ten rower skonfigurować, złożyć praktycznie sam, prawie że do samego końca, ale poległem.
więc musiałem oddać to mojemu zaufanemu mechanikowi, który lubi nadpędy SRAMa i też wiedział, jak tam mniej więcej to wszystko sobie pokonfigurować. I druga sprawa, że musiał trochę pojaśnić widelec, aby pasował on tutaj do tego napisu, bo standardowo dostałem troszeczkę w ciemniejszym odcieniu, więc tutaj musieliśmy wprowadzić jeszcze drobną modyfikację. Kurde. Jeszcze jakby ktoś nie wiedział odnośnie tego zestawu kół, o którym oczywiście robiłem film, to jest zestaw GRV40 Race od Vinci na oponach Continental Terra Speed z mieszanką Black Chill i powiem Wam szczerze, że tutaj miałem zapewniane, że te opony będą dosyć wytrzymałe i szybko się nie będą zużywać, a tak naprawdę na tych oponach staram się jeździć głównie po szutrach, a już widać znaczące zużycie, a nie mam dużego przebiegu na tych oponach, więc tutaj znikają one w oczach niestety. Jakby ktoś pytał się o siodełko, które oczywiście jest kwestią indywidualną, to mam tutaj Bontragera Aeolusa Kompa zwykłego, bardzo wygodnego jak dla mnie. To chyba jest jedno z najwygodniejszych siodełek, jakie posiadam, a posiadam kilka różnych modeli i powiem szczerze, że na tym jeździ mi się najwygodniej. Przejdźmy teraz do wrażeń z jazdy. Trochę już pojeździłem na tym rowerze i powiem szczerze, że wrażenia są takie, jakbym siedział z projektantem gdzieś zamknięty przez kilka dni i ten rower jakby był normalnie dopasowany pode mnie. W każdym tutaj jakby aspekcie odpowiada pod moje jakby tam predyspozycje, potrzeby. Rower ogólnie jest szybki, zwinny, wygodny. Bo o dziwo jest on bardzo wygodny. Pozycja na tym rowerze jest taka, że nie czuję się jakoś mega agresywnie, nie czuję nacisku na obręcz barkową, a przy okazji nie siedzę wyprostowany jak na trekkingu. Ta pozycja jest naprawdę pochylona, więc czuję się na razie fajnie, stabilnie na tym rowerze. Dobrze się zbiera na podjazdach, na sprintach. Jakbym miał porównywać taką charakterystykę, no to jest ona bardziej zbliżona do roweru szosowego niż takiego typowego gravela z krwi i kości. Warto też tutaj rozwinąć temat roweru uniwersalnego. Generalnie jak już ja pierwszy raz zobaczyłem ten rower, a jak pamiętacie pewnie, to wspominałem, że troszeczkę już tracę takiego bakcyla szosowego. Na szczęście w tym roku Pafaro Rywal tego bakcyla jakby powiedzmy odratowało, ale miałem myśl taką, żeby pozostawić sobie rower aluminiowy, taki powiedzmy treningowy, ewentualnie nawet zrezygnować z tego roweru na rzecz taką, żeby zrobić dwa w jednym, czyli ten rower, który ma taką jakby trochę charakterystykę szosową, mieć drugi zestaw kół i sobie po prostu tylko zmieniać od potrzeb, bo na przykład w tym roku w ogóle nie myślałem, żeby gdzieś wystartować, tylko po prostu chciałem troszeczkę potrenować na szosie, bo lubię po prostu jeździć na szosie i tyle. I ten rower nadaje się do tego idealnie. Naprawdę, mimo że jest to rower typu gravel, jakby ktoś nie miał pewności, czy to jest gravel, to oczywiście tutaj nawet jest napisane, że to jest gravel i że na przykład można jeździć nim po lesie. No, ale jak najbardziej sprawdzi się na szosie, sprawdzi się na dobrych shooterkach. Gorzej będzie trochę bikepackingowo, ale jak ktoś będzie chciał, to też oczywiście można go obładować bardzo solidnie i też na długie dystanse można jeździć. Tym bardziej biorąc pod uwagę, że naprawdę jest to bardzo, bardzo wygodny rower.
co by się mogło nie wydawać, bo miał być on nastawiony na prędkość, a nie na wygodę. A tutaj też dwa w jednym. I prędkość, i wygoda, i szosa, i gravel w jednym. Naprawdę spoko połączenie. Nie czuję się na nim jakoś niepewnie, na przykład na zakrętach. Mimo że jest dłuższy mostek włożony setka, no to on fajnie wchodzi w te zakręty. Oczywiście też wszystko kwestia techniki i swoich tam predyspozycji, ale no dobrze się jeździ. Na ten moment ja osobiście w nim żadnych takich wad nie zauważyłem. Tam jedna osoba napisała mi na Strawie, że nie wybrała tego roweru ze względu na dwie wady. Po pierwsze, że tutaj jeżeli chodzi o integrację, no to że ta kierownica z tym mostkiem, to tylko że tylko ten zestaw jakby pasuje, że nie można włożyć innego mostka, który też posiada integrację. Drugą sprawę, którą mi zgłosił, to chodzi o ten zacisk sztycy. Ja myślałem, że tutaj gdzieś tam pojawiało się pęknięcie czy coś, a po prostu chodziło mu o to, że podczas wyjmowania sztycy ten zacisk wpada do środka. I to nie jest wada, bo generalnie przy takich zaciskach to zawsze trzeba po prostu pamiętać, że albo rower troszeczkę odwracamy, albo po prostu przytrzymujemy to kluczem i po prostu jak wyjmiemy sztycę, no to w drugiej kolejności wyjmujemy zacisk, aby on faktycznie tam do środka nie wpadł. Warto by było też wspomnieć jeszcze o wadze roweru. Tutaj z pedałami wyszła jakieś 8700, czyli bez pedałów mamy poniżej 8,5 kg, więc jest to ładny wynik. Nie jest to może tak ładny jak w SKR 7, gdzie tam ta rama była naprawdę mega wycieniowana. Tutaj jednak jest to zrobione jakby trochę tak masywniej, zresztą jest to rama bardziej aerodynamiczna i no waży ona nieco więcej, ale myślę, że niecałe 8,5 kg to i tak jest zacny wynik. Ja myślę, że rower jest przemyślany, mam nadzieję, że będzie mi się dobrze sprawdzał. Jeżeli chodzi o samą ramę, no to tutaj trzeba jeszcze dodać, że ta rama była projektowana z tutaj działem lotnictwa, był badany w tunelu aerodynamicznym i sama rama stwarza dosyć małe opory. Dodatkowo jest asymetryczny widelec, czego mi brakowało teraz w SKR-ze 5. No i mamy tutaj tak zwanego flip chipa, czyli możliwość zmiany konfiguracji, jeżeli chodzi tutaj o rozstaw kół i wysokość. Z reguły z tym to jest tak, że fajnie, że to jest, ale rzadko kto kiedy to zmienia. Ja na razie pojeżdżę na takiej konfiguracji, w jakiej otrzymałem, ale pewnie z czasem no, spróbuję to przełożyć, zobaczyć, czy faktycznie będzie jeździło się jakoś inaczej. Jeżeli chodzi o mocowania, no to tutaj tak, na widelcu nie ma. Jest u góry na jakąś torebkę. Są standardowe dwa na bidony i tutaj największy ból niestety, ale pod spodem nie ma mocowania. Kurde, to jest tak szkoda, bo tutaj by można było sobie coś zamontować, ale niestety no nie tym razem. Piszcie w komentarzach, co Wy sądzicie o tym rowerze, czy Wam się podoba, czy nie. Czy Wam się nie podoba, ale byście z chęcią pojeździli. Najważniejsze, że mi się podoba. To jest rower, który naprawdę no, marzyłem o takiej konfiguracji, takim designie. Przy okazji no, mam nadzieję, że będzie na nim dobrze jeździć, więc naprawdę bardzo wszystkim dziękuję, którzy przyczynili się do tego, aby ten rower powstał w takim stanie, jaki jest. Więc cieszę się bardzo. Więc teraz będzie mniej gadania, więcej roboty, bo za niedługo wyścig już na tym rowerze i co najlepsze, będę miał się z kimś ścigać, bo na starcie stanę z Radkiem Gołębieskim. Wystartujemy w Pogranicze Gravel w Radziejowie pod koniec czerwca. Trzymajcie kciuki, żebym wytrzymał z nim jak najdłużej, bo oczywiście wiadomo, Radek jest koniem i zapewne to wygra, ale powiem szczerze, że jeżeli pogoda dopisze, to dołożę wszelkich starań, aby utrzymać się z nim najdłużej, a może nawet dojechać do mety. No zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Noga w tym roku jest. Teraz robię sobie taki naprawdę solidny odpoczynek. Akurat w Radziejowie takie tereny troszeczkę bardziej pode mnie, bo będzie płasko, szybko, więc coś idealnie pode mnie, ale no jakoś sobie tam nadziei raczej nie robię, że mogę wygrać z Radkiem. A co będzie, to czas pokaże. Trzymajcie kciuki, jeździcie, cieszcie się
Pogoda ostatnio taka w kratkę, albo upał, albo ulewa, ale no co, jeździć trzeba. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, piąteczka.